Cześć, tu Ania z Jungle Boogie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak uprawiać banany. To jest generalnie roślina, która, no wiadomo, daje nam pyszne banany, ale raczej nie w naszej strefie klimatycznej i dorasta do 15 metrów wysokości. Też w domu aż tak bardzo Wam nie urośnie. Niemniej jednak całkiem szybko rośnie i całkiem spore rozmiary potrafi osiągnąć. Banany są. No, bardzo dekoracyjne, wprawiają nas w taki fajny nastrój, też wakacyjny. No i myślę, że mogą być bardzo ciekawe, dlatego że szybko właśnie rosną i, i są to duże rośliny. Nie są jakieś bardzo trudne w uprawie, a na pewno bardzo dekoracyjne. Jeżeli chodzi o stanowisko, to jest też dodatkowy atut, bo to jest propozycja dla osób, które mają okna południowe, takie bardzo mocno nasłonecznione, i tam właśnie super banany rosną, więc możecie sobie na takiej ekspozycji je uprawiać bez żadnego problemu i bez obawy, że się poparzą. Lubią dużo światła, to może być światło właśnie bezpośrednie, lub jeżeli nie macie aż tak silnej ekspozycji na słońce, to dobrze sobie radzą ogólnie w miejscach jasnych. Tak? Ważne, żeby tam, gdzie. Rośnie banan, żeby było dużo światła, żeby było jasno, żebyście mogli bez problemu na przykład czytać, bez zapalania światła, czyli jasne stanowisko. Jeżeli chodzi o podłoże, może to być ziemia uniwersalna z około 30% domieszką perlitu. Banany dość, dość szybko piją, bo to są w ogóle rośliny, które bardzo szybko rosną, mają dużą masę liściową, więc też jednocześnie no potrzebują dużo wody, żeby te masywne liściory wykarmić, ale też jak szybko rosną, to też szybko zużywają tą wodę, więc podlewamy je jak są powiedzmy tak, jeżeli używacie higrometru to na czwórce i nie, może, nie musicie się tutaj ograniczać. Możecie je troszeczkę tam mocniej je podlać i też pewnie zauważycie, że szybciej przesychają, szybciej piją niż inne rośliny, więc podlewać trzeba będzie trochę częściej. Starajcie się nie dopuszczać do sytuacji, że ziemia im całkowicie wyschnie na wiór, żeby tak leciutko, wilgotno, jak mają, to wtedy jest sygnał, żeby już podlać po raz kolejny. Możecie śmiało też banana posadzić od razu w trochę większą doniczkę. On rośnie na tyle szybko, że spokojnie ta doniczka może być od razu nawet o 3-4 centymetry większa, żebyście nie musieli go przesadzać co dwa miesiące na przykład. Mm, więc tutaj spokojnie. Generalnie banany nie są jakieś specjalnie chorujące, chyba jeszcze nigdy nie widziałam szkodnika na bananie. Nie lubią żyć w tym podłożu produkcyjnym, w którym je kupujecie, bo ono jest na bazie włókna kokosowego. <laughs> i trochę za długo trzyma wilgoć, więc trzeba je po zakupie przesadzić, tak jak naprawdę każdą roślinę. Natomiast musicie mieć świadomość tego, że banany rosną do góry, ogałacając od dołu łodygę. I to jest absolutnie normalne, że te dolne liście robią się brzydkie, dostają plam, robią się brązowe i z czasem odpadają lub też możecie je urwać, jeżeli chcecie, to jest absolutnie normalne, one właśnie w ten sposób rosną. Nie, że jakby cała łodyga jest w liściach, tylko łodyga, tak jak trochę sobie to skojarzcie, z drzewem że robi się po prostu łodyga coraz wyższa i tylko na szczycie są liście, tak? Te dolne zawsze będą się ogłacać, to nie jest jakiś powód do strachu yy, i to jest też normalne, że będą się ogłacać w ten sposób, że właśnie będą brązowieć czy dostawać plam. Obrywamy takie liście i się nie przejmujemy. Normalne jest również, że jak banan będzie miał już liściory takie duże naprawdę, to one się będą czasami strzępić, będą po prostu pękać w poprzek podobnie się dzieje u strelicji i to też jest normalne. Jeżeli chcecie, możecie banany latem wystawić na taras lub do ogrodu, nie ma problemu, będą tam świetnie rosły na pełnym słońcu, zobaczycie jak szybko wam urosną. Jest też część osób, które sobie banany w lecie wkopuje w grunt i po prostu na zimę je wykopują jesienią. I gdzieś tam w szklarni dołują, czy w zimowym ogrodzie. Więc jeżeli macie taką opcję, to tak też można zrobić. Nie ma problemu. Jeżeli chodzi o rozmnażanie, to banany chętnie wypuszczają same dzieciaki. Tutaj po prostu zobaczycie, że, że u nasady pojawiają się młodociane odrosty. Jak osiągną gdzieś powiedzmy taki rozmiar 10 cm, to można je sobie delikatnie oderwać. I wsadzić na przykład do wody z domieszką węgla i one się ładnie szybko zakorzenią. I możecie potem je przesadzić do osobnej doniczki i mieć kolejnego banana. Raczej, tak jak mówiłam, nie chorują, nie są jakieś trudne w uprawie. No, w sumie najczęstsze co się dzieje to, że zostawiacie je w podłożu produkcyjnym, że one nie są po zakupie przesadzone i podlewacie zbyt obficie, że jeszcze nie wyschło to podłoże, a wylejecie tam jeszcze dalej, no i wtedy tak jak każda roślina może dojść do gnicia korzeni i do pojawiania się grzybowych plam na liściach. No ale to jest jakby już nie wina rośliny, tylko wina opiekuna, więc na to uważajcie. I tak jak mówię, dużo słońca, sporo wody i nastawcie się na bardzo szybkie i intensywne przyrosty.